Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na to, co chyba lubicie najbardziej, czyli na haul mierzymy. Pokażę Wam 9 fantastycznych nowości w mojej garderobie, które pochodzą ze strony internetowej Shein. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkie Was są zainteresowane asortymentem tego sklepu, więc proszę potraktujcie ten filmik jako inspirację, a te z Was, które tak jak i ja uwielbiają Shein i robią tam regularnie zakupy, mam nadzieję, dziewczyny, że znajdziecie tutaj wśród tych rzeczy coś dla siebie. Ponadto oczywiście, tak jak zawsze, mam dla Was kod zniżkowy, który wyświetla Wam się teraz na ekranie, ale dodatkowo macie go również w opisie, więc możecie go bezpośrednio skopiować do koszyka. Co do dzisiejszych nowości, to są tylko i wyłącznie rzeczy z kolekcji letniej, ponieważ Shein wprowadziło naprawdę ogrom rzeczy, które są świetne jakościowo i które są w naprawdę bardzo dobrych cenach. Ja do zakupu Was nie namawiam, róbcie to, co jest zgodne z Waszymi przekonaniami, ale mam oczywiście ogromną nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Swoją drogą, jeżeli szukacie jakichś inspiracji, na przykład na stylówki na co dzień, to serdecznie zapraszam Was na mój Instagram, link do niego znajdziecie na dole w opisie. A tymczasem, kochane, biorę się za pokazywanie Wam moich nowości i wszystko oczywiście dla Was przymierzę. Rzecz numer jeden to sukienka, którą już mogłyście na moim kanale widzieć, ale również pokazywałam Wam ją na moim Instagramie. Jest to przepiękna sukienka w kolorze baby blue, taka delikatnie oversize'owa i ona jest, jak widzicie, stworzona jakby z dwóch falbanek. Sukienka ta jest na pewno bardzo wygodna. Ten krój, nie da się ukryć, jest bardzo komfortowy. Niezależnie, słuchajcie, czy się bardzo najecie, czy też niekoniecznie, to po prostu nic Wam nie widać, więc to jest ogromny plus i właśnie za to tą sukienkę bardzo lubię. Kolor jest przepiękny, taki właśnie delikatny, błękitny, idealny na lato. Chociaż tutaj nie ukrywam, że faktycznie ten materiał mógł być troszeczkę lepszy. Mi on w 100% odpowiada, ale zdaję sobie z tego sprawę, że znajdą się osoby, które wolałyby troszeczkę więcej naturalnego składu w tym materiale. Ja jestem z tej sukienki bardzo zadowolona, bardzo dobrze mi się ją nosi i też właśnie usłyszałam, a w sumie to przeczytałam od Was wiele komplementów, że ta sukienka jest naprawdę bardzo ładna i też miałam ją ubraną, gdy nagrywałam filmik o wyprzedażach w Pepco i również pytałyście mnie, co to jest za sukienka. Co do rozmiaru, ja mam chyba S-kę, tak, zgadza się, ja mam rozmiar S, no ale tak jak mówiłam, ona jest dosyć oversize'owa, więc myślę, że na spokojnie w S-kę weszłyby zarówno osoby, które noszą rozmiar XS, jak i rozmiar M. Kolejna rzecz to przepiękna sukienka i dokładnie taką samą możecie obecnie kupić w Zarze. Ja już Wam niejednokrotnie mówiłam, że Shein i Zara mają prawdopodobnie tą samą linię produkcyjną, ponieważ po raz kolejny spotkałam się z dokładnie tymi samymi rzeczami, które są dostępne stacjonarnie w Zarze oraz są dostępne właśnie na Shein. A mowa tutaj o przepięknej białej sukience. Powiem Wam szczerze, że ja najpierw zakochałam się w tej sukience, jak zobaczyłam właśnie ją stacjonarnie w Zarze. Ona bardzo mi się spodobała, ponieważ jest bardzo elegancka. Dla mnie to jest taka sukienka dla kobiety z klasą, dla kobiety, która zdecydowanie ma poczucie stylu. To jest, jak widzicie, właśnie taka kremowa sukienka zakładana, ona jest taliowana i delikatnie mamy asymetryczny dół wraz z przepiękną falbaną. Sukienka ta ma bardzo ładny, gruby, mięsisty materiał, więc nie musimy się martwić o to, że cokolwiek będzie nam prześwitywało. I dodatkowo w komplecie oczywiście mamy pasek stworzony z takich dwóch złotych kółek i pasek jest w kolorze toffee. Sukienka absolutnie nie różni się niczym od tej dostępnej w Zarze. Tutaj mogę Was absolutnie o tym zapewnić. Niezależnie, czy chciałybyście kupić tą sukienkę stacjonarnie w Zarze, czy też przez Shein, to mogę Wam ją serdecznie polecić, ponieważ jest naprawdę cudowna. Wygląda na sylwetce przepięknie. Ja mam rozmiar XS i jest dla mnie idealna. Naprawdę przepięknie się prezentuje na sylwetce. Jest taka bardzo wytworna, można by powiedzieć. To nie jest taka sukienka, którą mam, wiecie, na sobie, taką luźną, delikatną, zwiewną, tylko to jest taka właśnie fajna, bardzo stonowana sukienka. Oczywiście również bardzo przypadła mi do gustu. Przyznam szczerze, że nie pamiętam cen, tak więc oczywiście do wszystkiego macie linki na dole. Tam możecie zapoznać się z cenami, z rozmiarówką i tak dalej. Tak więc wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tych ubrań znajdziecie na dole w opisie. Kolejna sukienka, bo tak jak wiecie, ostatnio ja bardzo polubiłam sukienki i w sumie to one właśnie dominują w mojej garderobie, więc w sumie mamy tutaj same sukienki, jeden kombinezon i dwie spódniczki, więc mimo wszystko jest tak bardzo właśnie kobieco. I co do właśnie kolejnej sukienki, to jest sukienka w kolorze takim żółtym, delikatnym, pastelowym. Ja nie ukrywam, nie mam wielu rzeczy właśnie w takiej kolorystyce w swojej garderobie. Tak jak wiecie, w mojej szafie raczej dominują kolory pastelowe, mam dużo szarości, też bieli, beżu, czerni, ale raczej takich ekscentrycznych kolorów nie noszę na co dzień, ale ta sukienka tak bardzo mi się spodobała i tak dobrze czuję się w tym żółtym, że naprawdę jestem bardzo z niej zadowolona. W przypadku tego modelu
ja mam rozmiar M i tutaj rozmiarówka jest taka, możemy powiedzieć, standardowa, europejska, rozmiarem do mnie dopasowana. Co do właśnie tej sukienki, tak jak widzicie, ona również ma falbanki, ma pięknie podkreśloną talię i oczywiście mocno wyeksponowany dekolt. Tak więc jeżeli nie lubicie pokazywać biustu, to zwracam Wam na to uwagę, ponieważ tutaj całkiem sporo widać. Ja jestem zakochana w tych detalach, w tej przepięknej koronce, sam materiał też jest taki cudowny, bawełniany, wyszywane takie kwiatowe wzory. Jest po prostu cudowna i uwielbiam takie właśnie zwiewne, delikatne, dziewczęce rzeczy i ta sukienka naprawdę zdecydowanie podbiła moje serducho. Mimo że, tak jak mówiłam, nie chodzę w takiej kolorystyce na co dzień, to ona naprawdę bardzo mi się spodobała i jestem bardzo ciekawa, czy Wam również przypadła do gustu? Kolejna rzecz również mocno wyróżnia się na tle moich innych ubrań, ponieważ, tak jak wiecie, ja raczej wolę takie właśnie luźne rzeczy, rozkloszowane, zwiewne i delikatne. A tutaj mamy coś troszeczkę innego. Mianowicie jest to taka jeansowa sukienka w kolorze grafitowym. Ona jest bardzo mocno obcisła i również właśnie ma pasek, za pomocą którego możemy podkreślić naszą talię. Nie spodziewałam się, że aż tak będzie podkreślała figurę, ale naprawdę bardzo fajnie wygląda. Myślę, że na jakieś spotkanie ze znajomymi, na jakiegoś drineczka mogłabym właśnie tę sukienkę ubrać, ponieważ prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Materiał też mi się bardzo w niej podoba, ponieważ nie jest za gruby. To jest właśnie taka sukienka typowo letnia, w której po prostu kolokwialnie mówiąc się nie ugotujemy, więc myślę, że ona też będzie fajnie współgrała z całą moją garderobą. Też powiem Wam szczerze, że modelka na stronie miała świetnie tą sukienkę wystylizowaną, bo miała ją z takimi workerami i to super wyglądało. Taka stylówka bardzo mi się podobała, ale nie wiem jeszcze, jak będę ją stylizowała. Na pewno jak wpadę na jakiś fajny pomysł, to oczywiście dam Wam znać na moim Instagramie, co wymyśliłam tym razem. Kolejna rzecz jest również wykonana z jeansowego materiału i również mogłyście ją widzieć na moim Instagramie, a konkretnie na Instastory. Pokazywałam Wam właśnie stylówkę wraz z tą przepiękną spódniczką. Nie zliczę, ile dostawałam pytań, skąd jest ta spódniczka. Tak bardzo ona Wam się spodobała. Oczywiście jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo to jest bardzo fajne, jak pokazuję Wam rzeczy i te rzeczy Wam się podobają. Mowa tutaj o takiej przepięknej jeansowej spódniczce, która, tak jak widzicie, jest właśnie taliowana za pomocą takiej gumki, dosyć szerokiej gumki. Mamy oczywiście pasek, również jeansowy, oraz sukienka jest na dole taka postrzępiona. Ja niekoniecznie na co dzień chodzę w spódnicach, raczej właśnie to są sukienki, ponieważ sukienki są na tyle fajne, że wiecie, ubieram sukienkę i jestem cała od góry do dołu ubrana, a z tymi spódniczkami to różnie bywa, wiadomo, trzeba odpowiednio dobrać t-shirt i trzeba mieć jakby w głowie całą stylizację. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu sukienki są łatwiejsze do noszenia na co dzień, przynajmniej ja taką opinię, ale ta spódniczka jest boska, ponieważ ja ją noszę do takich zwykłych, luźnych t-shirtów, typu moje t-shirty od American Outlet, na przykład z Gapa, albo z Calvina Kleina, z Guessa i tak dalej, i ona super wygląda. Do tego zwykłe klapki albo zwykłe jakieś konwersy i mamy super stylówkę, w której naprawdę jest bardzo wygodnie i w której można się kobieco poczuć, ponieważ właśnie ta spódniczka ładnie podkreśla talię i przede wszystkim też nie jest za krótka. Ja mam z tym ogromny problem i niezależnie, czy zamawiam jakieś rzeczy z stron typu Shein, czy kupuję rzeczy stacjonarnie, to właśnie mam zawsze problem z długością spódniczek, ponieważ nie lubię takich krótkich miniówek. Wolę po prostu, jak te spódniczki są dłuższe i na szczęście właśnie ta spódniczka taka na długości jest. Ja mam chyba rozmiar M, ale że się upewnię? Nie, mam S-kę. O, no to pozytywnie się zaskoczyłam. Tutaj mam akurat S-kę. No i spódniczka jest super. Też ma fajny materiał, taki rozciągliwy, więc na co dzień zdecydowanie jest bardzo wygodna i super się prezentuje. Kolejna rzecz to kolejna przepiękna jeansowa spódnica i bardzo ciężko jest mi ją zaprezentować na wieszaku, więc teraz możecie zobaczyć, jak właśnie w tej spódniczce wyglądam. Ona bardzo mi się spodobała, ponieważ jest taka, ponieważ to jest takie przełamanie dziewczęcości z kobiecością. Mamy taki styl i elegancki, ale też taki fajny, zwiewny, dziewczęcy. Bardzo mi się ona spodobała. Ten materiał jest bardzo gruby, bardzo mięsisty. W porównaniu do tej spódniczki oraz do tej sukienki, którą pokazywałam Wam przed chwilą, to ten materiał jest dwa razy grubszy, więc to nie jest taka typowa spódniczka na upały. Raczej będę ją nosiła w troszeczkę chłodniejsze dni, ponieważ ten materiał jest naprawdę bardzo porządny, ale ze sprawą tego materiału ta spódniczka pięknie się rozkłada, jest taka rozłożysta i naprawdę ślicznie wygląda. Dodatkowo ma kieszenie, więc to jest też oczywiście ogromny atut, że możemy sobie te ręce w kieszenie włożyć i ja właśnie ją planuję nosić do jakichś crop topów, do jakichś bardziej takich eleganckich bluzek. Właśnie tą jeansową podartą chcę nosić z bluzkami takimi sportowymi, w sumie to noszę z takimi sportowymi bluzkami, a tutaj raczej właśnie chcę coś bardziej koronkowego albo właśnie jakieś crop topy, więc właśnie tak planuję nosić tą przepiękną jeansową
spódnicę. Kolejna rzecz, ale obiecuję, że już ostatnia jeansowa, to cudowny kombinezon. Jak zobaczyłam go na stronie, to szczerze powiem, oszalałam, bardzo mi się on spodobał. Dla mnie to jest idealne przełamanie stylu sportowego wraz z elegancją, ponieważ mimo, że właśnie ten kombinezon jest taki raczej na luzie, możemy powiedzieć, to on również ma w sobie coś takiego bardziej eleganckiego, więc będzie fajnie zarówno wyglądał do szpilek, jak i do zwykłych sportowych butów. Ma przepiękny, jasny, jeansowy kolor i wszystko mi się w nim podoba. Nie mam żadnych zarzutów poza jednym małym faktem. Ale tak jak wiecie, ja zawsze jestem z Wami szczera. Jeżeli coś mi się nie podoba w jakichś rzeczach ze współpracy, to szczerze Wam o tym mówię, ponieważ nigdy nie widzę sensu, byście miały wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze na rzeczy, które nie są warte swojej uwagi. Co prawda tutaj akurat ta malutka wada nie jest aż tak bardzo znacząca i szczerze wierzę w to, że akurat po prostu trafił mi się taki feller, ale w każdym razie, słuchajcie, pokażę Wam tutaj dokładnie, o co mi chodzi. Przy tej części z spodenkami mamy oczywiście zamek i ten zamek po prostu jest troszeczkę krzywo wszyty. Mam nadzieję, że to widzicie na kamerze, ale po prostu to wygląda, jak on by się rozchodził. No i tak jak widzicie, nawet na wieszaku to po prostu tak nieestetycznie wygląda. Jak ja mam go na sobie, to inne osoby mogą mieć wrażenie, że ten kombinezon jest na mnie za mały, a on jest po prostu na mnie luźny i wszystko dobrze leży, tylko właśnie ten zamek jest krzywo wszyty, co zresztą właśnie możecie zobaczyć teraz, bo na wieszaku to wygląda dokładnie tak samo jak na mnie. Mam taki plan, żeby przejść po prostu do sklepu z jakimiś akcesoriami krawieckimi i dokupić sobie takie napki. I taką napkę sobie tutaj doszyję, będę ją po prostu zatrzaskiwała przy ubieraniu i mam nadzieję, że to będzie jakieś rozwiązanie i ten kombinezon będzie mi na długo służył. Czerwień to również jeden z moich ulubionych kolorów, ale nie noszę go zbyt często. Niemniej jak zaczęłam tą sukienkę, to oszalałam, bo naprawdę jest cudowna. Przepiękna czerwona sukienka, bardzo zwracająca uwagę na siebie za sprawą tych przepięknych falbanek. Tutaj tych falban jest naprawdę bardzo dużo, a szczególnie te na ramionach robią ogromną robotę. Ponadto właśnie sukienka jest zdobiona delikatną koroneczką i jest również taliowana. Dodatkowo oczywiście mamy pasek. Jest naprawdę prześliczna, jest bardzo zwiewna i myślę, że też fajnie można sobie ją wykorzystać na co dzień, ale jeżeli macie jakieś imprezy okolicznościowe, to też ona będzie się fajnie prezentowała i to jest właśnie jedna z tych sukienek, którą możemy zarówno ubrać na co dzień, jak i na jakieś specjalne wyjście. Ostatnia już rzecz to, przyznam szczerze, perełeczka i bardzo się cieszyłam, że ta sukienka będzie moja, ale niestety jest mi za mała w biuście, nad czym szczerze ubolewam, ponieważ sukienka jest cudowna. Ona jest wykonana z takiego delikatnego materiału, troszeczkę imitującego len, ale na szczęście lnem nie jest, ponieważ jak wiadomo, len się bardzo mocno gniecie, a tutaj mamy jakby właśnie tą fakturę lnu, ale bez efektu gniecenia się jak len, tak więc to jest ogromny superlatyw. Dodatkowo sukienka jest, jak widzicie, wykończona taką ażurową koroneczką, jest również taliowana i tak jak w przypadku poprzednich sukienek, ma również wiązanie w pasie. Ale niestety, no jest mi za mała w biuście, nic na to nie poradzę. Prawdopodobnie będę musiała ją sprzedać z ogromnym bólem serca, ponieważ bardzo mi się ona podoba. Ja uwielbiam białe takie zwiewne sukienki. Mam, tak jak wiecie, kilkanaście w szafie tego typu rzeczy i uwielbiam je nosić na co dzień. Niestety nie trafiłam z rozmiarem, mimo że wzięłam M-kę i cała sukienka na całej szerokości i długości jest dla mnie idealna, to jednak w tym biuście brakuje kilku centymetrów i po prostu całość jest spłaszczona, a ja też mówiąc szczerze, nie czuję się komfortowo, ale mimo wszystko sukienka jest przepiękna i serdecznie Wam ją polecam, tylko myślę, że w przypadku tej sukienki może warto jest po prostu wziąć rozmiar większy niż wychodzi Wam w tabeli rozmiarów. I to wszystko, kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, która z tych rzeczy spodobała Wam się najbardziej. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!